Mam jutro pierwsze zajęcie na studiach, a już jest drama i powiem wam, że nie śledzę tego jakoś super na bieżąco, po prostu nie mam czasu, ale coś się dzieje z praktykami, nie wiem w ogóle o co chodzi, że nie było jeszcze pierwszych zajęć, a już mówimy o praktykach, bo na UMEDzie te praktyki były dopiero na drugim roku i mam takie muszę już robić coś tak teraz, trochę mnie to stresuje, ale ktoś miał te praktyki załatwiać, na grupie ktoś inny zaczął obrabiać dupę tej osobie, mówiąc, że jest nieprofesjonalna i tak dalej, po czym ktoś dodał tę osobę do tej grupy, na której wcześniej mówili, że jest no nie wiem, ja się nie wtrącam, za bardzo się nie udzielam, ale na pewno śmiesznie się to czyta. To jest w ogóle maska z Kielsa, Avocado Nourishing Hydration Mask. Okej, okay. Mam tak czasami, to jest znak, że piję zdecydowanie za mało wody, ale budzę się i po prostu mam taką ściągniętą całą twarz i czuję, jakby wszystko było takie suche i wtedy to jest bardzo fajne rozwiązanie, mimo że no, aplikacja tego jest słaba. Ja nie wiem, czy to powinno jakoś inaczej wyglądać, czy może moja maseczka się po prostu jakoś ścięła. Nie wiem, nie jest to dla mnie jakoś szczególnie ważne, póki działa, to działa. Dzisiaj w kategorii rzeczy, które robię, żeby się przywrócić do normalności, zrobiłam sobie henne brwi. I teraz oprócz tego, że jestem trochę wysypana na twarzy, to się już czuję jakoś tak bardziej poukładana. Będę robić włosy. To jest misja. Słuchajcie, zapytałam was na Instagramie, co mogę zrobić z tym, że mam rude refleksy na włosach. Zobaczcie w słońcu, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to widać, ale mam ostro, ciepłe refleksy, prawie że pomarańczowe na całej głowie, bo dawno nie robiłam włosów, plus w międzyczasie kąpałam się w słonej wodzie i tak dalej. Wiadomo, że to dla włosów nie jest najlepsze. Milion osób na Instagramie mi powiedziało, że te tonery z marki Milkshake są super, tylko że ja zaryzykowałam i nie wzięłam sobie koloru brązowego po prostu, tylko jedna z was, i to będzie na ciebie, jeżeli to ty, jedna z was napisała mi, że można sobie robić tym właśnie brązowym, ale jeśli się chce naprawdę chłodny efekt, to można zrobić szarym. I czy ja postawiłam na bezpieczną opcję i w razie czego potem sobie dokupię mocniejszy toner? Nie, ja od razu kupiłam ten mocniejszy, więc teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie, a jak nie wyjdzie, to będzie mi bardzo przykro. Teoretycznie to powinno być bardzo proste w obsłudze, bo instrukcja jest taka, żeby nałożyć na mokre włosy, zostawić na od 5 do 20 minut i spłukać i to tyle. Więc zakładam, że gdyby to było jakieś super trudne, to pewnie instrukcja byłaby jakaś bardziej szczegółowa, ale I don't know, spróbujmy. Mam tutaj lustro i dam sobie na przedziałek najpierw. I zobaczymy, jaka to jest w ogóle formuła. O! O, shit! To jest czarne i gęste. Nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego, dlatego że jestem po prostu cebulakiem, ale nie mam pojęcia, dlaczego ja się zawsze upieram, żeby robić sobie włosy sama i nie iść do salonu. Mimo że no ewidentnie nie potrafię tego zrobić dobrze sama. Ja jestem jedną z tych osób, która lubi sobie udowadniać, że ja umiem, ja dam radę. I w większości przypadków okazuje się, że jednak nie umiem, ale wtedy już jest za późno. Dobra, idę sobie zmyć tę plamę, czekam jeszcze 5 minut i zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Powiem wam, że oficjalnie mam nowy ulubiony produkt do włosów. Kurde. To jest idealnie efekt, o który mi chodziło. Kropka w kropkę, 100%. Wszystko mi się podoba, jest dokładnie tak, jak miało być. Oczywiście te włosy są jeszcze, wiecie, napuszone, bo dopiero je zakręciłam, ale kolor? Perfekt. Widzę, że tutaj z przodu i przy tym moim naturalnym odroście jest troszkę inny odcień, ale to będę mogła sobie przy następnym szamponowaniu włosów dorobić, ale tak to jestem zachwycona. Dostałam moją poranną kawkę, a teraz się ogarniam i spieszę, bo idę na depilację laserową. To jest kolejny krok mojego dbania o siebie i o swoje dobre gdzieś tam samopoczucie z zewnątrz, żeby się lepiej poczuć wewnątrz. To jest strasznie powierzchowne i tak dalej, ale dla mnie to tak działa, jeżeli jestem ładnie ubrana, jeżeli jestem świeża, wiecie, umyta, mam czyste włosy i tak dalej, to mam 10, plus 10 do samopoczucia i teraz potrzebuję bardzo tego plus 10, bo się nie czuję jakoś genialnie. Depilacja laserowa to jest taka rzecz mniej wizualna, ale dla mnie bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. To jest mój trzeci zabieg. Ja robię bikini, pachy i łydki. Na łydki to jest dopiero drugi zabieg, bo je się robi w jakichś tam dłuższych odstępach. Powiem tak,
boli jak cholera. Nie wiem, czy ja mam po prostu bardzo niski próg bólu, ale pachy są ok, łydki bez żadnego problemu, bikini. Ludzie, ja tam przy każdym strzale z tego lasera robię po prostu taki podskok. Strasznie współczuję tej babeczce, która mi to robi, ale też ona mówi, że wszystkie kobiety tak robią, ale no nie wiedziałam, że to tak boli. Wiedziałam, że to nie będzie jakieś super przyjemne, bo też moje koleżanki robiły depilację laserową i mówiły, że no słabo, ale nie wiedziałam, że aż tak, nie byłam na to gotowa. Ale jeżeli się zastanawiacie nad depilacją laserową, to mega polecam, bo po pierwszym zabiegu już miałam takie wow. Są efekty, naprawdę widać te efekty, że te włosy odrastają dużo takie, dużo bardziej miękkie, a ja mam ten problem, że naprawdę u mnie było tak, że po dwóch dniach, jak nie goliłam nóg, to był taki kaktus i te włosy były okropne, strasznie twarde, tak samo bikini, tak samo wszędzie, wszystkie włosy u mnie są bardzo mocne, bardzo grube, bardzo twarde i po tym pierwszym zabiegu naprawdę była już duża różnica i myślę, że odrosło mi o połowę włosów mniej, więc jest to inwestycja, ale mega polecanko i będę Wam dawała znać, jak to będzie szło dalej, no bo to jest dopiero mój trzeci zabieg, a robi się ich chyba od 6 do 8. To zdecydowanie nie było na mojej liście rzeczy do zrobienia. Kawa w bucie? Nie, dziękuję. Mam dość. Wow, to jest bardzo blisko. Mam dość. Staram się ignorować moją rozlaną kawę, bo nie mam na to kurna czasu. Naprawdę mam wrażenie, że takie rzeczy się dzieją w momencie, w którym już jestem na krawędzi i zazwyczaj właśnie wtedy, kiedy się gdzieś spóźniam. Bardzo mi się podoba ta sukienka, jest z H&M-u. Podobają mi się mega rękawy, to, że są luźne. Teraz się robi więcej rzeczy z luźnymi rękawami, a to jest mój vibe. Ale będę sobie musiała kupić taką, wiecie, taką zapinkę, żeby móc sobie tutaj na haftkę to spinać, bo to mi się nie za bardzo podoba, a jakbym była bez stanika, to jest chyba zbyt głęboki dekolt. Mam do tego buty, na szczęście nie tą parę, na którą mi się wylała cała moja waniliowa latte. Kurwa, ale jestem zła, Jezu. Moja terapeutka sugerowała, że powinnam znaleźć sobie jakieś kreatywne hobby poza pracą, więc to jest moja próba. Kupiłam w Tigerze coś takiego. To jest stojak na świeczkę. Kupiłam sobie też świeczkę oczywiście. To jest stojak na świeczkę taki do pomalowania własnoręcznego, także będę malować. Ja mam taki problem, że w moim przypadku kreatywne rzeczy nie do końca działają, bo ja mam tendencję do perfekcjonizmu, więc dla mnie to nie będzie do końca świetna rozrywka, jeżeli nie będzie mi wychodziło ładnie. To jest mój duży problem. Mam farby, kolorystycznie zakładam, że będę korzystała tylko z tych trzech i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Update świecznikowy, chciałabym powiedzieć, że to naprawdę jest relaksujące, nawet jeśli nie jest ładne, to sam proces, wiecie, takiego dziabania sobie pędzelkiem jest naprawdę odstresowujący. Kupiłam sobie też w nagrodę świeczunię, która nie do końca tu pasuje, co jest dziwne, bo są z tego samego sklepu, I don't like it, ale jak się wciśnie na siłę, to będzie pasować. I love it. Małe rzeczy, moi drodzy, jestem ostatnio zakochana w małych rzeczach. A teraz się w ogóle szykuję na terapię, bo wiecie, maseczki, pierdółki, paznokcie to jest jedna rzecz, ale takie prawdziwe zadbanie o siebie od środka to jest to, czego bardzo potrzebuję. I ja jestem w terapii regularnie od bardzo długiego czasu i nie przerwałam tej terapii będąc we Włoszech, ale robiłam ją online, a to nie jest to samo. Wiem, że niektórzy lubią coś takiego, a ja niekoniecznie. Dla mnie terapia twarzą w twarz jest najbardziej skuteczna i czuję, że wtedy jestem w stanie najwięcej pracy gdzieś tam wykonać, a przez internet to tak niekoniecznie mi leży, także jestem zadowolona, że wreszcie idę personalnie. Przypominam dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy się zmagają już w tym momencie z jakimiś problemami natury zdrowia psychicznego, że jesień to jest ten moment, w którym spadek nastroju jest bardzo, że tak powiem, popularny, więc warto się sobą zaopiekować, zanim coś takiego przyjdzie.
albo przynajmniej przygotować na to jakoś lepiej. To jest jedna z rzeczy, za które właśnie bardzo cenię moją terapię, że z jednej strony rozmawiamy sobie o przeszłości, gdzieś tam próbujemy to ogarnąć, rozmawiamy o teraźniejszości i gdzieś tam reagujemy na problemy, które są w tym momencie aktualne, ale też przygotowujemy się trochę na przyszłość i działamy teraz, żebym nie czuła się bardzo źle, kiedy przyjdzie zima. Bo ja zdecydowanie mam tendencję do tego, że moja depresja się pogłębia w momencie, w którym są te miesiące zimowe, kiedy jest mniej słońca i tak dalej. No niestety.